Cześć, z tej strony Agnieszka Wiśniewska i witam Cię na dzisiejszej lekcji języka hiszpańskiego. Będzie to audycja związana z powitaniem się i pożegnaniem się po hiszpańsku. I dzisiaj właśnie tego się będziemy uczyć. Pokażę Ci, jak prawidłowo przywitać się i pożegnać się. Jak zrobić to w niestandardowy, nieszablonowy sposób i które z tych wyrażeń są najbardziej popularne. Tego właśnie dzisiaj się dowiemy. Jeżeli już ktoś z Was, z naszych słuchaczy radiowych, radia zawiercie, 105.4 fm nauczy się jakiegoś wyrażenia, to bardzo mi miło będzie, gdy się dodzwonicie do nas do radia i być może się przywitacie z resztą słuchaczy, właśnie po hiszpańsku. Tak więc zaczynamy. Najpopularniejszym wyrażeniem w języku hiszpańskim oczywiście jest Ola, czyli cześć. I. Y Rano na przykład można połączyć to, powiedzieć: Hola buenos dias. Hola buenos dias, czyli cześć, dzień dobry. Hola buenas tardes, cześć, dzień dobry, ale po południu. I Hola buenas noches, cześć, dzień dobry, ale wieczorem. W ten sposób można się najłatwiej przywitać. Oczywiście za takim przywitaniem idzie pytanie, co słychać. To nie jest tak jak w języku, tak jak po polsku, że mówicie cześć, dzień dobry i to wszystko, bo każdy z automatu się pyta, co słychać. I właśnie co słychać, czyli ketal, najbardziej popularne wyrażenie: Ketal, co słychać. Komo estás? Jak się masz? Komo va? Jak leci? W ten sposób można zapytać o to, jak leci. Czyli powtarzamy jeszcze raz, hola, buenos dias, hola, buenas tardes, bądź hola, buenas noches i mówimy, cómo estas, qué tal, bądź como va? Na te pytania najczęściej się odpowiada bien, czyli dobrze. Hiszpanie nie są tacy jak Polacy i nie narzekają za bardzo, zawsze mówią bien, mój bien, ewentualnie así, así, czyli tak sobie. Można jeszcze zapytać qué hay? czyli to jest takie luźne rzucenie, co tam, co tam słychać, qué hay? I na to również można odpowiedzieć bien, mój bien, ewentualnie así, así, Czyli tak sobie. Oczywiście można też odpowiedzieć mal, czyli źle, albo mój mal, bardzo źle, no ale oczywiście te odpowiedzi jakby w języku hiszpańskim, czy tam w normalnym życiu codziennym, raczej się nie stosuje. Raczej mówimy bien, to do bien, czyli wszystko dobrze. Czyli jeszcze raz lecimy hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches i na to dalej, qué tal, co słychać, Komo estas, jak się masz, como va, jak leci. Na to odpowiadamy bien, ewentualnie muy bien, czyli dobrze bądź bardzo dobrze, así, así, czyli tak sobie, regular, normalnie. Mal źle, i mój mal bardzo źle. No to teraz e, zachęcam Was do odpowiedzenia mi w komentarzu na naszym Facebooku. Komu jest tu, jak się masz ty? Bien, mój bien, regular, fenomenal. Czy mal być może? Ochala, oh, nie, czyli by, mam nadzieję, że nie jesteście w złym nastroju i że u was wszystko jest w porządku. Jo, estoy mój bien. Czyli je, u mnie wszystko w porządku. Karolina napisała regular, a buenos dias albo buenas tardes jeszcze ewentualnie by się przydało. Tak więc mój bien. Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o. Te powitanie, czyli Ola, to teraz będzie taka króciutka anegdotka. Opowiem ją najpierw całą po hiszpańsku. Postaram się zrobić to w bardzo taki sposób łatwy, czyli będę używała czasu teraźniejszego, mimo iż ta sytuacja. Zdarzyła się wcześniej, ale ponieważ jest to nasz, pierwsze nasze spotkanie z hiszpańskim, dlatego będę używała najprostszych słów, jakie tylko są możliwe. No więc tak, un día estoy en el trabajo y hay mucha gente, muchos turistas. Yo trabajo en un hotel. Hay muchos turistas extranjeros y en un momento alguien entra al hotel. Y en el hotel, por supuesto, dice, hola, buenas, ¿qué tal? Bien, vale. Y yo estoy haciendo algunas cosas de mi trabajo y entonces alguien dice, hola, entonces yo dejo mi trabajo y le miro. Pero nie no hay nikogo. I co pasa? Esta persona se fue. I y to nie no jest normal. Tak nie może zrobić. Hola solamente se puede decir cuando alguien entra a un lugar, no cuando sale del lugar. Mam nadzieję, że część z Was zrozumiała to, co powiedziałam. To była króciutka anegdotka. Teraz ją opowiem po polsku, czyli. Pracując w hotelu było bardzo dużo turystów, i w pewnym momencie ludzie zaczęli wchodzić, wchodzą, wchodzą i mówią: Ola, buenas i tak dalej. I w, no, oczywiście ja odpowiadam: buenas, nas, todo bien, i, i tak dalej. No i w pewnym momencie zajęta jestem swoją pracą, i ktoś mu krzyczy: Ola, czyli cześć. Więc ja się odwracam, chcę odpowiedzieć: Ola, a tu nikogo nie ma. Okazało się, że osoba powiedziała ola i sobie poszła. Nie wolno tego robić, ponieważ ola jest tylko na przywitanie. Tak więc, taka właśnie to była pułapka językowa. Pamiętajcie, gdy wchodzicie gdzieś, mówicie hola, buenos dias, hola, buenas tardes, bądź hola, buenas noches. W ten sposób najczęściej to brzmi. Nie przejmujcie się na początku waszej nauki języka hiszpańskiego, gdy popełnicie jakiś błąd. To jest zupełnie normalne i naturalne, i kto nie popełnia błędów, kto nie błądzi, ten nie znajdzie swojej drogi, więc na spokojnie naprawdę każdy, kto wie, że się uczycie języka hiszpańskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, na pewno zrozumie. Dlatego ja wam chcę przekazać, że Ola, tylko na powitanie. No dobrze, skoro już jesteśmy przywitani, to teraz należy się prawidłowo pożegnać w jakiś sposób. Tych pożegnań jest naprawdę cała masa i jest bardzo dużo różnych możliwości pożegnania się. Zaczniemy od takich z wyrażeniem Asta. Na pewno każdy z Was, czy to z filmów, czy to z jakiejś piosenek, słyszał te wyrażenia, ale na pewno nie wiecie, co znaczą. I tak, mamy hasta la vista, czyli do zobaczenia. To na pewno słyszeliście hasta la vista, baby. I w ten sposób ktoś powiedział do zobaczenia. Ja osobiście nie preferuję tego pożegnania i osobiście tak się nie żegnam. Bardziej używam hasta maniana, czyli do jutra, ewentualnie hasta la proxima, do następnego razu, Ewentualnie Astaluego, to co jest najpopularniejsze, czyli do później. Co jeszcze, jeżeli chodzi o Asta? Można użyć Asta i dzień tygodnia. Nie wiem, czy znacie dni tygodnia, czy nie. Jeżeli tak, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, to na moim blogu na pewno pojawi się cała lista dni tygodnia. Dzisiaj nie będziemy ich poruszać tutaj na audycji. Natomiast na pewno na blogu je znajdziecie. Czyli można się pożegnać. Asta el lunes. Kiedy ja będę się z Wami dzisiaj żegnała, to będę mówiła Asta el jueves, czyli do czwartku, ponieważ widzimy się w każdy czwartek. Co jeszcze, jeżeli chodzi o Asta? Astaora, można powiedzieć, czyli aż do teraz, to jest takie bardzo dziwne wyrażenie, dlatego że słówko aora znaczy teraz. I ora, czyli aż do teraz, to jest dość dziwne, dlatego że wychodząc, mówicie do zaraz, wtedy. Używacie tego wyrażenia, kiedy zaraz wrócicie, bądź wiecie, że na pewno się spotkacie wkrótce z tą osobą, więc można w ten sposób właśnie się pożegnać z kimś. Co jeszcze? Oczywiście, adios, czyli do widzenia. To takie bardziej formalne wyrażenie, a jeszcze mamy taką możliwość. I to było wszystko z Asta. Oczywiście, jak wspomniałam, będzie cały wpis na blogu i cała transkrypcja będzie pisana, i każdy z Was będzie mógł sobie zajrzeć do tej transkrypcji i przeanalizować, czy też nauczyć się tych zwrotów. Oprócz tego będzie wideo z dzisiejszego nagrania, i też będzie można jeszcze raz sobie posłuchać te przywitania. I pożegnania się. Można się również pożegnać innym zwrotem. Jest to zwrot z czasownikiem ber, czyli widzieć. Już jedno słowo było, jedno wyrażenie, a vista, czyli do zobaczenia. Jak powiedziałam, ja go akurat nie preferuję, ale bardzo często używam słowa nosbemos, czyli widzimy się. Nosbemos pronto widzimy się wkrótce. To są takie wyrażenia, których ja osobiście najczęściej używam. Moje ulubione to jest hasta luego, nos vemos, ewentualnie jeszcze hasta mañana, do jutra, albo hasta luego, do później. Kiedy na przykład wychodzę ze sklepu, to zazwyczaj mówię hasta luego, czyli do później, bo zazwyczaj wracam tam po jakimś czasie. Dla osób bardziej zaawansowanych są również inne wyrażenia, takie na przykład jak kebaya bien, czyli żeby wszystko szło dobrze. To jest taki tryb warunkowy. Jak będziecie śledzić nasze audycje, to na pewno kiedyś, kiedyś, kiedyś do tego dojdziemy i też wam powiem parę rzeczy na ten temat. Czyli kebaya bien, aby wszystko szło dobrze, albo ke lo bien, żeby żebyś spędził dobrze czas czy spędziła. Kelo passes bien. No i właśnie w ten sposób można się i przywitać, zapytać co słychać i pożegnać. Więc tak jak wspomniałam, te wszystkie rzeczy będą na blogu się pojawiały. Będziecie to wszystko mieć, będą ćwiczenka do tego, będzie prezentacja, tak więc każdy z was będzie mógł sobie na bieżąco w swoim wolnym czasie i w swoim tempie śledzić te lekcje hiszpańskiego. Więc tak jak wspomniałam, te wszystkie rzeczy będą na bloku się pojawiały. Będziecie to wszystko mieć, będą ćwiczenka do tego, będzie prezentacja. Tak więc każdy z was będzie mógł. Un saludo fuerte. Jeszcze ewentualnie można się w ten sposób pożegnać, czyli pozdrawiam was bardzo serdecznie. Un saludo, un besito, czyli buziaczki, un abrazo, czyli przytulaski, w ten sposób też można się pożegnać, ale już z kimś, kto, z kim macie jakąś relację przyjacielską powiedzmy, bądź przynajmniej się znacie z tą osobą. Tak więc ja się z Wami żegnam i powiem Wam hasta el jueves, czyli do czwartku, pamiętajcie, że godzina jest 20.15, za każdym razem to będzie czwartek, 20.15, nasze audycje. Nie tak jak wcześniej, tak późno, udało się przełożyć na wcześniejszą porę, co mnie bardzo cieszy. Tak więc, muchas gracias, bardzo dziękuję, i hasta el jueves. Que vaya bien, dobrego dnia. Ciao.